Witam. Dzisiaj pokażę przepustnicę uszkodzoną Audi A3, 2005 rok, oznaczenie silnika 8P. To jest przepustnica. Inaczej mówiąc, niektórzy to nazywają klapa gasząca. Mamy na zasadzie takiej, że klapa nam się otwiera, w takim stanie jest cały czas, zamyka. Dość często problemem klapy gaszącej jest włamane zęby. Przy otwartej klapie, mówiąc, silniczek będzie się kręcił, a klapa nie będzie nam się otwierać ani zamykać. Ja zrobiłem patent, bo akurat potrzebowałem tymczasowo coś zrobić na zasadzie takiego, żebym mógł gdzieś dojechać i nie ponosić żadnych kosztów. Może to zda egzamin na dłuższy czas i może to komuś też pomoże. Wziąłem sobie wiertło o średnicy, zaraz powiem, tylko znajdę. To jest wiertło chyba dwójka będzie. Chyba dwójka, o ile dobrze pamiętam. Zaraz zobaczę, co będę miał tu, w tym. 1,5. O, dokładnie. 1,5. Kawałek drutu, mówiąc, z takiej przyczepki, co mamy do okien. Może to być kółko do kluczy. Jest to dość sztywny drut. Już zaraz wszystko pokażę, na czym polega. Bierzemy sobie, ustawiamy przepustnicę. Pierw po zdjęciu pamiętajmy, że jak zdejmujemy pokrywę, która tu jest, to w środku jest zapewne pełno oleju. Akurat w moim przypadku było. Trzeba bardzo uważać, bo jest tu sprężyna, która jest w ten sposób. I to jest mniej więcej tak. O co chodzi? Że przy zdjęciu ta sprężyna jest naciągnięta, bo ją obracamy o prawie 360 stopni, żeby ta klapa cały czas była w otwartym stanie. Przy otwarciu najlepiej to robić gdzieś na zewnątrz, nie w pomieszczeniu. No ja akurat zapomniałem, zgapiłem się, może tak powiem. I nie utrzymałem klapy, bo odginałem blaszkę, bo tu trzeba rozgiąć całe w koło. Odginałem i po prostu wyszliła mi sprężyna. No trochę pochlapałem w mieszkaniu rzeczy, no dało się to wyczyścić, nie ma problemu. Najprostszym patentem, żeby wyczyścić, to jest odtłuszczacz do hamulcy, który powoduje to, że rozpuszcza tłuszcz i to obojętnie, czy to chlapnie nam na dywan, czy na jakąś powłokę a la firanka, czy coś w tym rodzaju. Ale tak jak mówię, najlepiej sobie to robić w garażu, gdzie wiadomo, że jak chlapnie, no to olej, to nie przejmujemy się, że nam gdzieś pochlapało, pobrudziło. Do czego dążę? No i tak jak mówię, bierzemy sobie wiertełko, po zdjęciu tej osłony myjemy to wszystko w środku, bo to jest cała elektronika, ona powinna być sucha, czysta. No w moim przypadku już jest wyczyszczona. Zaraz pokażę, jak jest wyczyszczona. A jest tak dość pokazyjnie. Jest widać układy. No tak jak widzimy, są układy tutaj pod spodem, tak, ale pod kołem, zaraz pokażę którym. Zrobimy sobie kamerkę, żebyśmy widzieli. Pod kołem, tutaj z tej strony są dwie blaszki, tak jak tu widzimy. I te blaszki powodują, że tu w środku jest potencjometr. Tak jak zwykły, normalny potencjometr. I on steruje. Akurat zoom wyłapie. O, coś już jest widać. O, jest widać nawet dwie takie ścieżki. Dokładnie. I to jest na zasadzie potencjometru. Otwiera, zamyka, reguluje po prostu turbo innym pierdołami. Wysyła impuls do komputera. I tak jak mówię, w pierwszej kolejności po zdjęciu patrzymy, czy są ząbki połamane. Jeśli są ząbki połamane, z reguły powinno się ją wymienić. Z tego względu, że no to już jest uszkodzony element. Ja natomiast u siebie, no, mieszkam w Anglii. Jest ciężko dostępne takie elementy od razu od ręki.
musiałem sobie coś wymyśleć, żeby po prostu na czas tego mieć samochód do sprawny do jazdy, żeby jeździć. No jest zamówiona, więc myślę, że to przyjdzie mi. Nie wiem, jak to będzie zdawać egzamin, no to na razie sobie będzie to leżeć spokojnie, ta nowa część, i będzie czekać, żeby nie rozbierzeć 50 razy samochodu. Ale właśnie wytłumaczę. Bierzemy sobie te kółeczko, wycinamy, mówiąc, takie kawałki, nawet można powiedzieć dłuższe. Bierzemy sobie takie fajne kombinerki, które są z tak zwanym zaokrąglonym, i robimy tak zwany hak, jak kiedyś na haclówę. Czyli zaginamy w tą i powstaje nam taki ala haczyk. Nawet zaraz mogę ewentualnie pokazać, jak to zrobić. Jak wyprostujemy, bo to kółko jest wiadomo, że wygięte. Mamy czyste, tak. Obcinamy, ja sobie dłuższy kawałek. O. Gdzie to nam strzeliło? Czy spadło? Gdzieś tam wystrzeliło. Dobra. Nie spojrzałem gdzie. I zapewne poleciało. Nieważne. I mamy w miarę prosty kawałek drutu, tak? I w tej chwili bierzemy sobie ten kawałek drutu, zaciskamy tak mocno, żeby te kombinerki nam się nie ruszyły, i robimy tak zwanego haczyka. Powstaje nam taki, zaraz pokażę. A. Chyba bateria mi się to w pilocie. No chyba tak. Dobra, pokażemy tak. O, taki haczyk dokładnie. I on jest w ten sposób zakończony, tak jak widzimy. O, taki haczyk, dokładnie. I takie coś robimy sobie dwa, bo tu z reguły dwa zęby pękają. Po zrobieniu tych zębów, no dobrze, jak na złość, bo teraz padło. Staramy się zrobić tak. No i nawiercamy sobie dwa otworki jak niżej. Zaraz pokażę. Przybliżymy maksymalnie. O. A ja się przeniosę to bliżej, żeby było widać. O. I nawiercamy tu, tu, tu i tu, czyli cztery otwory, bo są dwa zęby wyłamane. I ten drucik wkładamy zamiast zębów, jeden i drugi. Po czym powstaje nam ale zęby. Tak jak widzimy w tej chwili. Zoom powinien wyłapać. Nawet jeszcze bardziej przybliżę, żeby było bardziej widoczne. Odsuniemy sobie dalej. O! Pięknie jest, widać dwa zęby. O! Dostroiło się. I teraz pokażę. Tu jedziemy. Jedzie kółko, tak? Jedziemy. I wiesz, że kółko nam bez żadnego najmniejszego problemu. Najlepszy właśnie ten drut jest, bo on jest w miarę twardy, a nie jest gruby, więc wchodzi w koło zębate i nie koliduje tego, że uszkodzi nam jakiś podzespół
A przynajmniej tą zębatkę. O, i widzimy. Tak samo, czy ja wezmę za czarne koło, będę kręcił, czyli odsuniemy, żeby nie było, żeby ktoś nie mówił, że biorę za białą część, czyli te drugie koło. O. O. Widzimy? I teraz spokojnie działa nasza klapa. Czyli otwieramy i zamykamy, tak? Czyli klapa, mówiąc, działa. Zamknięta. Teraz jest tak. Odsuniemy jeszcze bardziej. A. I teraz otwieramy ją. Czyli klapa się nam otwiera, tak? O. I otworzyła się prześwit. Jest. Doszła zębatka do samego końca, tak? I teraz, mówiąc, z powrotem kręcimy i nam zamyka klapę. Czyli działa urządzenie. Dlaczego tak mówię, że dasz takie dłuższe kawałki drutu? Bo jeśli będziemy wierścić, najlepiej, żeby bardzo głęboko przewierścić, bo to jest dość twarda część, gruba, więc czym dłuższe druty, tym lepiej. Z tego względu, że one wchodzą głębiej, osadzają się i trzymają. No i ja zrobiłem taki patent, że po prostu wylałem je, te otwory super glue. Zaraz pokażę, tylko oddalimy. O, niech sobie zoom wyłapie. O. Po zrobieniu tych otworów wsadziłem, wziąłem klejem super glue, zalałem od środka i zęby zębami są. Tutaj natomiast od... Zaraz pokażę, tylko muszę... Z kamerą to jest tak czasami problem wyłapać przy powiększeniu. O, to nawet jest widać w tym miejscu, jak drut nam przechodzi na wylot, prawda? Nie przeszkadza to niczemu, bo tu nic nie pracuje, tu jest tylko i wyłącznie sprężyna. Więc tu też możemy spokojnie zalać super glutem, żeby ten ząb już się trzymał. I widzimy, wszystko robimy mniej więcej na tej samej wysokości zębów. Czyli nie są za wysoko, nie są za nisko. I koło dochodzi. O, pak. I wchodzi w swoje miejsce. O, bez żadnych oporów, bez żadnego problemu. Leciutko, bardzo przyjemnie to chodzi. O. No tak jak widzimy. Więc tak jak mówię, bardzo, bardzo fajnie zrobione. Myślę, że jak ktoś nie chce wydać pieniędzy, bo jednak ta przepustnica, a zarazem klapa gasząca, jak to, no każdy to inaczej nazywa, na forach piszą, tak jak mówiłem, klapa gasząca w na Allegro jest to jako przepustnica. Tu wchodzi rura od intercoolera, tu wchodzi, jest przykręcona EGR od tej strony, od góry, bo w Audi akurat tak jest. I w tym momencie myślę, że to zda egzamin, chyba że potencjometr jest padnięty, co wątpię, no bo elektronika rzadko siada. Choć jest to możliwe, no bo wiadomo, że jak się dostał olej, może tak być, że jakiś zwarcie porobił. No zobaczymy, podłączę to pod do samochodu, uruchomię, skasuję wszystkie błędy z samochodu, przejadę się kawałek i zobaczę, czy faktycznie będzie taki błąd, czy wyskoczy mi z powrotem klapa gasząca, bo na komputerze mi wyskakuje jako klapa gasząca, a zarazem samochód tracił moc, czyli przy większych dodawaniu obrotów samochód pulsował, czyli nie miał równomiernego przyspieszenia, tylko pulsowane. A zarazem w pełni się wyłączało i tracił samochód moc. Po zatrzymaniu się, wyłączeniu stacyjki, włączeniu z powrotem stacyjki, odpaleniu samochodu, z powrotem samochód wracał do swojego stanu i dalej jechał. Dopóki z powrotem nie dałem mu do pewnego momentu obrotów gazu, żeby ten samochód przyspieszał.
Też podczas jazdy, po podłączeniu do komputera, jeśli błąd, nasz samochód stracił moc, kasowałem i dalej z powrotem jechał. Więc moim zdaniem powinno to bez żadnego problemu pomóc. Tak jak mówię, porządnie wyczyścić, bo to jest silnik elektryczny, który po prostu na 12 V, najlepiej żeby on był czysty, nie zalany olejem. No jest to tak, za przeproszeniem, gówniano zrobione, że olej, który się zbiera tu, dostaje się do środka i leje się na całą elektronikę. Beznadziejnie pomyślane, głupio, no ale tak producent przewidział sobie to. No, zmieniać producenta nie będziemy. No, i do czego dążę? Teraz zakładamy klapę, obracamy ją, bo tak jak mamy w tej chwili, to zobaczcie, co wam pokażę. Biorę i klapa zostaje w swoim miejscu. Ona powinna wrócić do otwarcia, czyli zakładamy, przekręcamy tą sprężynę maksymalnie o 360 stopni. O. Zakładamy i teraz jak ja wezmę za to, widzicie, klapa sama wraca, czyli jest naprężona sprężyna prawidłowo. I teraz zaciskamy to na swoje miejsce, czyli teraz tak. Wiadomo, że to trzeba pozagniatać jeszcze, bo ja tylko dociskam, bo tam jest uszczelka w środku, która powoduje, że to musi na swoje miejsce dojść. Oczywiście. No i teraz możemy spokojnie już spróbować pozagniatać w części, żeby nam ta sprężyna nie wyszliła. No, dobrze. Ktoś był do pomocy, ale tak nie ma. Trzeba sobie samemu radzić w niektórych sytuacjach. No. Chyba, że dałoby się takimi kombinerkami pozagniatać to wszystko. Zaraz zobaczymy. Spróbujemy. Do czego dążę, że właśnie to już po zrobieniu tego spokojnie można zagnieść. O, to już nawet się trzyma, więc tylko ładnie to pozagniatać w koło, podociskać tą klapę całą, czyli wziąć sobie o, w ten sposób nawet i pozagniatać te wszystkie elementy w koło, żeby ta klapa była zaciśnięta tak jak powinno być. No i co zostaje nam? Iść do samochodu, podłączyć i sprawdzić, czy działa. To wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku i polecam oglądanie następnych filmików. Może coś ciekawego, fajnego znajdę, więc będę pokazywał i dodawał filmiki. Dziękuję.